viewer in the Haven Forest does more than just look at stars. You must be cautious. Dark creatures have taken over the forest. It will be a battle just to reach the astro viewer there. Więc się dowiedzieliśmy od Seimosa, że Errol włączył tarczę mrocznego statku. Co oznacza, że nawet jak oni wystrzelą to działko, to ten system defensywny na jądrze, z jądra ziemi, to nic się może nie stać temu, nic się może, nie będą mogli zniszczyć statku mrocznych twórców. Więc Seimos podejrzewa, że ten astroviewer, ten teleskop, który użyliśmy w ostatniej misji w Haven Forest, robi coś więcej niż tylko wiecie, co teleskop robi. Więc wracamy do Haven Forest po raz ostatni. To już widzieliśmy. Więc mam wystarczająco amunicji na speedrunowanie tej misji. Nawet, że praktycznie dead naraz, znając moje szczęście. Ale mam nadzieję, że tutaj się aż takiego nic katastroficznego nie wydarzy. I ile tutaj precursor orbów jest, które mogę łatwo zdobyć moim glitchem? W ogóle muszę to eko oszczędzać, w ogóle jasne, ponieważ niedługo będziemy robili misję, gdzie się naprawdę to przyda. To skróci jedną misję o, nie wiem, 10-20 minut. Ale cóż, został nam tylko jeszcze jeden upgrade i będziemy mieli wszystkie bronie w grze. Ale cóż, tutaj mroczni twórcy teraz robili coś takiego, że nie możemy dostać się do działu, do astroviewera, więc trzeba zliczyć te 9 tych tegesów, które powodują blokadę. I to praktycznie wszystko, tylko uważajcie na mrocznych twórców w działkach, ponieważ oni mają zarąbistego cela. I nawet nie żartuję. Każde działko może tylko 3 zniszczyć, więc jak zniszczycie 3, to wtedy zmienicie lokację. To był najtrudniejszy ziomek do, wiecie, uniknięcia, ponieważ on bardzo dobrze w ciebie celuje. I każde działko ma swój dzielny pasek życia, więc praktycznie możesz olewać resztę. Oczywiście jest 90% szansy, że ja deadnę, kiedy zniszczę wszystkie te kurde tegesy, ale tak czy jak będę miał checkpointa i po prostu to spowoduje, że wszyscy mroczni twórcy znikną. Ja się nie muszę teraz martwić o moje eko, jasne, ponieważ w misji, gdzie mogę ją speedrunować bardzo łatwo, to jest recharge. Boom. Teraz trzeba jak najszybciej tam się dostać, ponieważ mroczni twórcy mają bardzo dobrego cela, nawet z daleka. Jak mówiłem, nie dość, że teraz połowa z nich jest na działkach. Fucking hell! No, dobra, zabijcie mnie. Bo widać, że już się tam nie dostanę po raz drugi. Ale cóż, to spowodowało, że teraz wszyscy mroczni twórcy zniknęli. Aha! W ogóle niektórzy mogą spekulować, czemu ja nie użyłem ostatniej platformy, żeby tam się dostać wcześniej, nie robiąc wszystkich tych kurde totemów. Te pilary się nawet nie poruszą, dopóki wszystkie totemy zostaną zniszczone. Ale cóż,
Więc ten oto astroviewer nam teraz pozwoli. Co teraz robi Jackowi, to przeniesie jego umysł na jednego robota Mrocznych Twórców i po prostu będziemy mogli zniszczyć tarczę od środka. Więc oto tytan z Jacka dwójki, tylko zrekolorowany ostro. Więc możemy tarczę teraz robić i to wszystko. Jak graliście w Jacka dwójkę, to kontrolki są takie same. Jedyne co jest zmienione, to jest to, że mamy tarczę. Spoiler! Ta ścieżka tylko się otworzy w ostatniej platformowej misji. Więc tak jak to jest taki mini zwiastun ostatniego poziomu. A musi teraz to wybuchnąć. Ponieważ te bomby mogą wybuchnąć natychmiastowo, kiedy one wejdą w kontakt z tym czymś, co ma być zniszczone, ale ponieważ to nie tkło, to musiałem poczekać. Damn you, laser! Więc ten poziom nie jest taki trudny. Weźcie pod uwagę to, że nie ma checkpointów, ale nie powinno być tutaj. Ten poziom jest wystarczająco krótki. Oczywiście możecie zginąć przez platformowanie. Chyba ta misja nie ma checkpointów. Nie pamiętam, ja bardzo rzadko ginąłem tutaj. Nie wiem czemu, ale ta muzyka jest taka słaba, jak na muzykę, kurde, Mrocznych Twórców. Ale cóż, nie będę już krytykował muzyki. Za dużo krytyki już dałem tej grze, więc po prostu grajmy sobie w nią. Niech nam się podoba to, co się podoba. Narzekanie zostawmy na zaginioną granicę. Wiem, czy już zbliżamy tego generatora tarczy. Się tutaj troszeczkę bałem, że spadnę szaską śmiercią, ale cóż. Szczęście jest po mojej stronie, wy kurde śmiecie. Tętnijcie wszyscy w imieniu Jacka. Ale cóż, tam jest generator. Więc jak ten generator zniszczyć? Są te kulki. Te kulki trzeba bombami zniszczyć. I tym więcej kulek niszczysz, tym szybciej się one będą teraz kręciły.